Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dziś podejmujemy temat Polska i Polacy na Litwie. Naszym gościem jest pan Waldemar Tomaszewski, poseł Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Szczęść Boże panu. Szczęść Boże, witam serdecznie. Nie wiem, zaczynamy mówić od tego, co buduje serce Polaków na Litwie, czy od problematyki? No może lepiej, co buduje. Co buduje? Nieraz mówi się, że trudne są te relacje. Pytanie o to, czy gdy Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło rządy w Polsce, czy to coś pomoże, tak? Czy pozostanie tak jak jest? Bo gdzieś nawet szukając jakichś materiałów o tym, co dzisiaj będziemy mówili, no, że tak jakbyśmy my byli cały czas jako Polacy spychani, że i nasza kultura, i nasza tradycja cały czas gdzieś coraz bardziej na bok. Czy tak jest rzeczywiście? No niestety tak jest, że język polski i polska kultura, ona nie ma się dobrze na byłych kresach Rzeczpospolitej. Język polski jest używany coraz mniej, a nawet na Wileńszczyźnie, gdzie Polacy mimo tych zawiłości historycznych ostatniego wieku stanowią większość jeszcze w 30 gminach i w dwóch wielkich powiatach. Za język polski nawet są często prześladowani, jak ostatnio była słynna sprawa nałożenia kar pieniężnych za używanie języka polskiego. Obok należy podkreślić języka państwowego w tych regionach, i gminach, gdzie Polacy stanowią nawet 80% mieszkańców. To oczywiście jest nonsensem, ale niestety mamy z tym do czynienia. I chcieliśmy rozpocząć pozytywnie naszą rozmowę, ale tak się składa, że musimy też mówić o tych sprawach negatywnych, które wciąż są nierozstrzygnięte, mimo że Polska i Litwa już przed 22 laty wszystkie sprawy swoje rozwiązała, podpisała wspólnie traktat polsko-litewski, ale niestety w życiu realnym założenia tego traktatu, szczególnie dotyczące polskiej społeczności na Litwie, nie są respektowane. No bo z pewnością coś się zmieniło, tak mówimy o traktacie z 1994 roku, ale akcesja do Unii Europejskiej Litwy też spowodowała to, że polskie prawa, czy prawa Polaków, tak, na Litwie też, nie wiem, czy uległy regresowi, czy coś się zmieniło? No właśnie, te prawa nawet uległy swoistym regresowi, co jest swoistym paradoksem, bo w zasadzie w roku 2004, gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, była taka nadzieja, że te sprawy mniejszościowe, społeczności mniejszościowe będą rozstrzygnięte. Przecież w Europie jest traktat odnośnie spraw mniejszości narodowych, konwencja ramowa, która bardzo wyraźnie nie mówi, jak mają być rozstrzygnięte te problemy. I Polska te problemy już dawno rozstrzygnęła i nie ma żadnych problemów z pisaniem, powiedzmy, swych nazw miejscowości czy nazw ulic w języku niepolskim, tam gdzie mniejszości stanowią wielki procent. W Polsce dany procent to jest 20%, tak ustala ustawa. U nas niestety po wejściu do Unii Europejskiej ustawa o mniejszościach narodowych w roku 2010 w ogóle została anulowana. I dzisiaj nie mamy żadnej ustawy, która broniłaby naszych praw. A przed wejściem do Unii Europejskiej taka ustawa obowiązywała na Litwie. Ona była przyjęta w 1991 roku, gdy Polacy poparli litewską niepodległość. I ta ustawa działała prawie 20 lat, nikomu nie przeszkadzała. Tym niemniej dzisiaj ona nie obowiązuje. Jak mówiłem, nawet dochodzi do takich sytuacji, gdy Polacy są karani za używanie swojego języka ojczystego na własnej ziemi, we własnej ojczyźnie, tam gdzie nadal stanowią 80% mieszkańców. No właśnie, czego byśmy się spodziewali, czy czego by się spodziewali Polacy na Litwie, jeżeli mówimy o Polska i Polacy, ten duch polski, bo przecież ponad 70 lat temu, no to było piękne Wilno, tak, to piękne polskie miasto. Ja czytałem jednej z dziennikarek, która mówi, w moim odczuciu Polacy na Litwie nie czują się współgospodarzami wolnej i niepodległej Litwy, czują się natomiast spadkobiercami Polski. Jak być właśnie Polakiem? Czy mamy stawać się Litwinami, przyjąć to, że mieszkamy rzeczywiście już poza granicami Polski? Mamy żyć to, co nosimy w sercach, tym, co było prawdą, tak? I jest prawdą historyczną. Jak się zachować? W jaki sposób też, nie wiem, walczyć o swoje prawa, prawa mniejszości narodowej, bo o tym też możemy mówić, że ta mniejszość litewska, czy Polaków na Litwie, no może być przykładem dla innych mniejszości polskich w różnych zakątkach świata.
Tak, staramy się korzystać z tych nowych demokratycznych możliwości, które powstały po roku 90, gdy zaszły zmiany ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Litwie. I na pewno to nas wzmocniło, bo uczestniczymy w wyborach, stajemy wyborcze szranki, osiągamy niezłe wyniki, mamy swych przedstawicieli. Tym niemniej nas jest za mało, ażeby rozstrzygać też określone problemy ogólnokrajowe związane z naszym egzystencją. Czyli mówiłem o wspomnianym tutaj ustawie o mniejszościach narodowych. W roku 2011 została pogorszona ustawa o oświacie, która ograniczyła prawa polskiej oświaty na Litwie. I to było... Polaków 200 tysięcy, to prawie 25%, tak? Prawie 250 tysięcy, jest 7% w skali kraju, ale na terenie Wileńszczyzny, jak mówiłem, w 30 gminach Polacy stanowią często nawet 80% mieszkańców i w dwóch wielkich powiatach, Solicznickim 80% i Wileńskim wokół Wilna około 60%. Tym niemniej, jak mówiłem, są podejmowane na szczeblu parlamentarnym takie decyzje, które ograniczają prawa, które już mieliśmy, które posiadaliśmy, bo należy podkreślić, że szkolnictwo polskie na Litwie mieliśmy zawsze, w zasadzie od XVII wieku ono tam funkcjonowało. Były oczywiście czasy zaborów, prześladowań. Tym niemniej ono zostało odbudowane i gdy Litwa odzyskiwała niepodległość, mieliśmy około 120 polskich szkół, dzisiaj mamy tylko 70. No, część być może została zamknięta z powodów obiektywnych, zmieniała liczba mieszkańców, ale bardzo wiele szkół walczy o swoją egzystencję i to są wielkie szkoły. W mieście Wilnie, powiedzmy, szkoła imienia Władysława Sorokomli, w której uczy się 800 uczniów, czy szkoła Himalaya-Levela, gdzie uczy się 500 naszych dzieci i młodzieży, wciąż nie mają akredytacji jako gimnazjum. Mają być w zamyśle władz zdegradowana do szczebla niższego, szkoły podstawowej. To oczywiście dla nas jest nie do przyjęcia, bo równolegle szkoły z językiem państwowym nauczania są organizowane w gimnazjum i nie ma żadnych przeszkód i szkoły o wiele mniejsze. Nawet na przykładzie polskiej to jest bardzo dobitnie. Wiemy, że jest szkoła średnia, gimnazjum, 12-letnie zespół szkół w Sejnach z litewskim językiem nauczania. I w sumie w tym zespole szkół uczy się 67 uczniów, czyli średnio 5-6 osób w jednej klasie. Nikt tej szkoły nie zamyka. Właśnie, gdybyśmy chcieli tę sytuację porównać, tak? Mniejszość polska na Litwie i mniejszość litewska w Polsce. I teraz za jedną i za drugą mniejszość w jakiś sposób za te, nie wiem, przestrzeganie prawa, czy to, żeby to prawo jakoś obowiązywało, są odpowiedzialne konkretne państwa. W przypadku Sejnek pan mówi Polska, a w przypadku Sorokomli czy innych no Litwa. I teraz jak to rzeczywiście wygląda? No, wygląda nie różowo, bo mówiłem, że nasza część szkół wciąż jest zagrożonych, nie uzyskają miana gimnazjum, chociaż uczy się w tej szkole bardzo wiele dzieci i młodzieży, nawet 800, jak powiedzmy w wspomnianej szkole imienia Władysława Sorokomli. Czyli tutaj w odczuciu naszych rodziców, jak też starszych klasistów, którzy rozumieją tę sytuację, po prostu są dyskryminowani, bo nie rozumieją, dlaczego nie mają uzyskać status gimnazjum, skoro szkoła spełnia wszystkie kryteria i jest ogromną szkołą. Władza co mówi litewska? Na razie nic nie mówię. Mówię, że podobno źle zrobione są dokumenty. Ministerstwo mówi, że jest winny samorząd miasta Wilna, który decyzję podjął jeszcze przed rokiem, a teraz jest nowa władza, która nie chce tę decyzję wcielić w życie. A samorząd mówi, że ministerstwo nie określiło się ostatecznie. Jest takie przerzucanie pileczki, a w szkole jest atmosfera nerwowa. Na pewno rodzice, oddając swych dzieci do tej szkoły, mieli taką nadzieję, że oni ukończą tam i 12 klasą. Dzisiaj nie wiadomo, czy oni tę klasę ukończą, bo szkoła wciąż nie uzyskuje imiona gimnazjum, nie jest akredytowana. Nieraz w polityce, tak? Trudno powiedzieć, o co chodzi tak wprost, tylko próbuje się pewne rzeczy tak trochę owijać w bawełnę. No pewnie ludzie, Polacy, spodziewaliby się czegoś innego. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie sprawę postawić jasno, tak? Tego chcemy, tego na to się nie zgadzamy, albo chcielibyśmy, żeby, no nie wiem, Polacy jednak nie mieli polskiej szkoły, tak? Pewnie nikt nie powie. No tak, nikt nie mówi, ale to jest wyraźnie sprzeczne z wspomnianym przez nas traktatem polsko-litewskim 1994 roku. Tam właśnie jest wpisane czarno na białym, że obie strony gwarantują nauczanie w języku ojczystym na poziomie szkoły średniej, czyli 12-letniej.
I to jest sprzeczne z traktatem polsko-litewskim. Czyli jest sytuacja chyba niecodzienna, że jedna ze stron tego traktatu nie wykonuje, czy wręcz go łamie. A gdyby zapytać o kondycję polskiego społeczeństwa, tak, bo też mamy ludzi, którzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy Wilno należało do Polski, ale mamy też i nowe pokolenie, czy dzieci, młodzież. Jak rzeczywiście wygląda ta świadomość też tego, kim jesteśmy, to przeżywanie też swojej kultury, swojej tradycji, czy stoi to w jakiś sposób w spak z tym, że żyjemy na Litwie, czy nam to przeszkadza, czy też pomaga? W jakim stopniu oczywiście to jest sytuacja negatywna, bo jest określona presja też medialna przeciwko, powiedzmy, świadomości polskiej, jakieś zakłamanie historii. Ale z drugiej strony na pewno taka sytuacja w jakim stopniu też wzmacnia polską społeczność, bo musi codziennie zabiegać o swój język ojczysty, o swoją kulturę, o swoje szkolnictwo. I oczywiście to w jakim stopniu hartuje naszą społeczność. I o tym dobitnie świadczą też wyniki wyborów. Przecież na Litwie jest system demokratyczny i mamy około 40 partii. W tym też były powołane partie, które chciały pozyskać wyborców narodowości polskiej. Na każdej zasadzie liście partii republikańskie są jakieś tam polskie nazwiska. Tym niemniej polska społeczność na Litwie gremialnie opowiada się właśnie za akcją wyborczą Polaków na Litwie, za Związkiem Polaków na Litwie, którzy ściśle współdziałają w tej pracy. I mamy dobre wyniki wyborcze na Wilnoszczyźnie, na ostatnich wyborach samorządowych, które przed rokiem 1 marca odbyły się. Uzyskaliśmy nawet 70% wszystkich głosów i stanowimy w dwóch wielkich powiatach większość w radach. W rejonie wileńskim mamy 31-osobową radzie, w rejonie szlecznickim 25-osobową radę. Również nasi merowie i Maria Rekść i Zdzisław Polejów zostali wybrani już na merów w wyborach bezpośrednich w pierwszej rundzie. To świadczy o tym, że ludzie rozumieją, że tylko w jedności stanowimy siłę. I też na pewno im odpowiada działanie naszych przedstawicieli, którzy, należy podkreślić, są kompetentni, ale też działają uczciwie, co jest nie mniej ważne, bo niestety też mamy do czynienia nierzadko na Litwie z korupcją, a właśnie polskiemu środowisku udało się uniknąć tego zjawiska i wszyscy są odbierani, nasi przedstawiciele, jako uczciwie pracujący dla swojego wyborcy. I też w jakim stopniu jesteśmy przykładem też dla naszych współbraci Litwinów, jak należy uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym i na jakich zasadach? No, pan jest nawet posłem Parlamentu Europejskiego, ale są też posłowie w parlamencie litewskim, chyba 7 osób, tak? Tak, tak. Mamy 7 parlamentarzystów z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i należy podkreślić, że właśnie oni zostali wybrani pod własnym, nieukrytym polskim szyldem. Na pewno są niektórzy parlamentarzyści na świecie wspólnot polonijnych, ale startują z partii jakichś tradycyjnych czy ogólnokrajowych. Natomiast my pod własnym nieukrytym szyldem wprowadziliśmy do parlamentu 7 swoich przedstawicieli, uzyskaliśmy 6% głosów w skali kraju i przekroczyliśmy próg wyborczy narzucony nam odgórnie jeszcze w 1996 roku. Bo należy podkreślić, że do roku 1996 próg wyborczy dla organizacji mniejszości narodowych nie obowiązywał na Litwie. Zresztą w Polsce do dziś dnia nie obowiązuje i mniejszość niemiecka uzyskuje 1 czy 2 mandaty, a tych głosów jest w skali kraju może 0,2% czy 0,3%. I to jest taki normalny standard. U nas niestety w 1996 roku został wprowadzony próg wyborczy też dla organizacji mniejszości narodowych. Na pewno obawiano się przede wszystkim właśnie tej silnej reprezentacji polskiej. I my nie mieliśmy zbyt wielu posłów przez kilkanaście lat, bo otrzymywaliśmy 3%, 4%, czasami nawet 4,8% i próg wyborczy nam nie pozwalał mieć tylu posłów. Ale w roku 2012 ten próg przekroczyliśmy. Dziękujemy wyborcom za te wielkie poparcie, dziękujemy też opatrzności do nas. Ale też nieraz ktoś wam czyni zarzut, że szukacie sobie, no nie wiem, nawet sojuszników w mniejszości rosyjskiej. Szukamy sojuszników wszędzie, gdzie się da, bo nas nie jest zbyt wiele na Litwie, jak wiemy. Dzisiaj stanowimy niecałe nawet 7% mieszkańców, ale powiedzmy Polacy na Kłomiężczyźnie w ogóle nie mają ani szkół polskich, ani możliwości udziału w życiu politycznym, bo po prostu są rozproszeni. Tak więc te szukanie sojuszników jest wręcz dla nas niezbędne i nie tylko wśród mniejszości narodowych. Tak, z naszej listy
pod naszym szyldem, należy podkreślić, akcje wyborcze Polaków, startowali też przedstawiciele Białorusinów, Rosjan, Tatarów, mamy kilku radnych. Ale też należy podkreślić, że trzon stanowili Polacy i powiedzmy, jeżeli wprowadziliśmy do rad samorządowych 70 swoich przedstawicieli, to 65 z nich są właśnie przedstawicielami akcji wyborczej Polaków, a 5 przedstawia inne mniejszości narodowe. My również mieliśmy na swoich listach naszych współbraci Litwinów, około 30 osób kandydowało z naszej listy, nawet jedna osoba była wybrana do rady samorządowej. To świadczy również o tym, że część Litwinów również chce głosować na naszą opcję, bo jest opcją chrześcijańską, jak mówiłem, jest opcją, która stawia na uczciwą politykę, co jest też ważne dla każdego obywatela naszego kraju. Tak więc niezmiennie się cieszymy, że udało się nam zjednoczyć już nie tylko mniejszość narodową, ale jednoczymy też coraz więcej obywateli, szczególnie w naszym regionie Wileńszczyzny, gdzie na wyborach zajmujemy zaszczytne pierwsze miejsce. Region Wileńszczyzny to jest trzecia część Litwy i w wyborach różnego szczebla, czy samorządowo, czy innych, tutaj zdobywamy pierwsze miejsce, jak mówiłem, pod naszym polskim szyldem. No pewnie niełatwo jest żyć w takim kraju, gdzie no, są różnego rodzaju mniejszości narodowe. I teraz pytanie, bo to też jest tak, jak gdyby takie bronienie tego nacjonalizmu, tego, że jesteśmy Polakami. Pytanie, czy to ma być odbierane źle, jak można funkcjonować, bo też są różne postawy Polaków na Litwie. Jesteśmy tego też i pewnie świadomi pan tym bardziej. I teraz, czy te nacjonalizmy, tak, czy te mniejszości mają wprowadzać, nie wiem, antagonizmy między nami, że każdy bije się o swoje, że nie myślimy teraz o państwie litewskim, w którym żyjemy, w którym przychodzi nam żyć, pracować i tak dalej, czy jednak, widzi pan, byłoby to możliwe, tak? Tylko, no nie wiem, potrzeba dobrej woli każdej z dwóch czy z wielu stron, tak? Bo jeżeli mówimy o mniejszościach różnych, nawet tych, które z Polakami współpracują, by osiągnąć jakieś wyniki wyborcze, to tym bardziej jak gdyby to dostrzegamy i to widzimy. Tak, osiągnięcie wyników wyborczych jest ważne, bo to jest jakby narzędzie do realizacji swojego programu, ale to nie jest celem samym w sobie. Naszym celem jest realizacja programu, który jest skierowany na każdego obywatela naszego kraju. I nasza podstawowa wartość eksponowana, powiedzmy, w wyborach, wartość polskości, przecież można ją nazwać jako wartość uniwersalną. Bo co to jest polskość, szczególnie ta polskość kresowa? Polskość to jest właśnie wartość, która jest oparta na Ewangelii, na 10 Bożych przekazaniach. To jest i uczciwe życie, uczciwa działalność, miłość do bliźniego, szacunek do swych rodziców. Ta polskość jest ważną wartością też dla Litwinów, dla Rosjan, dla Białorusinów. Właśnie w ten sposób, tym sposobem staramy się ich łączyć w wspólnym celu budowania bardziej sprawiedliwego państwa i bardziej uczciwej działalności, o której tutaj mówiliśmy. I to nam się udaje, ale też rozumiemy, że nie wszystkim to podoba się, bo na pewno partie litewskie, wielkie, prawicowe czy lewicowe, tracą określonych wyborców, bo my zdobywamy coraz więcej głosów. Są przez to jakby niemile do nas nastawieni. Też rozumiemy, że ta wartość polskości oparta na tym fundamencie chrześcijańskim też nie wszystkim odpowiada na Litwie. Mamy też partie liberalne, które chciałyby w ogóle, żeby ta wartość nie byłaby poszerzana, wręcz odwrotnie. Nawet z nią w jakim stopniu w mediach walczycie. Natomiast w polskich szkołach wszyscy rozumiemy, że to jest podstawa życia. I powiedzmy, jeżeli w szkołach na Litwie można wybrać nauczanie religii bądź etyki, to w szkołach litewskich i innych mniejszości tylko połowa dzieci uczy się religii, chociaż Litwini też są katolikami. A w szkołach polskich 100% dzieci uczęszcza na lekcje religii, przez to znają podstawy tego świata. I to, jak mówiłem, nie wszystkim podoba się. Nawet jeden z księży u nas na Wileńszczyźnie, czcigodny ksiądz Józef Aszkielowicz, powiedział wprost, że walka z polskim szkolnictwem to też jest walka z wiarą chrześcijańską. Bo właśnie polskie szkoły dają bardzo dobry przykład, jak należy wychowywać, jakie wartości. A ktoś sobie stawia pytanie, jak długo można na przykład być mniejszością polską na Litwie? Czy to już właśnie nie czas na zmiany? No, proszę ojca, my jesteśmy w takiej sytuacji specyficznej na Litwie. Po pierwsze, my żyjemy na własnej ziemi, własnej ojczyźnie. My nie jesteśmy polonią, nie jesteśmy migrantami. Нас звем Поляці за границю, бо то не ми виїхали з Польщі, а Польща від нас виїхала на моці трактатів чи зради, як то волі, Ялтанські.
Ten żyjemy u siebie w ojczyźnie, na pewno chcemy być gospodarzami tej ziemi. Po drugie, że my nie jesteśmy nawet żadną mniejszością, bardzo wiele gminach i powiatach. My nadal stanowimy większość mieszkańców. I powstaje pytanie, czy ta większość w ogóle, ja już nie mówię o mniejszości, czy ta większość Polaków na Wieńczyźnie w ogóle może mieć jakieś prawa, skoro nawet za używanie własnego języka jest karana mandatami. To jest jakieś pomieszanie z poplątaniem, wielkie nieporozumienie, którego nie powinno być. Przez to często musimy po prostu o tym mówić i te swoje prawa już nabyte bronić. I to nie jest tak, że my eskalujemy jakieś napięcia czy konflikty. Po prostu my bronimy się. Bronimy się, my chcemy, żeby to, co mieliśmy tutaj zawsze, czyli polskie szkoły, nawet Sowieci nie zdecydowali się tych szkół likwidować, a dzisiaj one są zamykane czy degradowane. My po prostu chcemy to posiadać, my chcemy swoje dzieci kształcić w języku czystym, my chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się religii, my chcemy, ażeby ten region Wieńczyzny był też normalnie finansowany z centrum, bo z tym również jest różnie. Bo u nas nie ma takiej wielkiej samorządności, powiedzmy, jak w Polsce, gdzie jest trzechszczeblowy samorząd i samorządy mają niemałe fundusze. U nas samorząd jest tylko jednoszczeblowy i tylko 13% funduszy przechodzi przez samorząd, czyli 87% funduszy jest dysponowane poprzez centrum. To jest też nienormalna sprawa i o tym też mówimy, ale niestety czasami takie są podejmowane decyzje centralne przez pryzmat właśnie naszego regionu, naszej Wieńczyzny. Niech będzie gorzej tam gdzieś na Litwie Centralnej dla samorządów, ale aby tylko nie wzmocnić tą samorządność tutaj polską na Wieńczyźnie, co oczywiście jest nonsensem i nieprawidłowym rozumowaniem w ogóle wydarzeń i toku, powiedzmy, sprawowania władzy, które jest na kontynencie europejskim. A pytanie o politykę zagraniczną, bo postawa do tych poprzedniego prezydenta Komorowskiego, pytanie, postawa dziś prezydenta Andrzeja Dudy. Postawa rządu polskiego przed zmianą, tak, w zeszłym roku, za chwilę mamy 100 dni nowego rządu i teraz. Wiem, że chyba minister spraw zagranicznych Litwy był w Polsce. Nasz minister jeszcze, Witold Waszczykowski, chyba nie był. I teraz pytanie o tą politykę, tak, bo to też myślę, że ma, czy może mieć ogromny wpływ na to, w jaki sposób będziemy traktowani. To nie jest też walenie pięścią w stół, na tym polityka nie polega, ale może jakieś kroki mogłyby pomóc, nie wiem, Polakom, czy tej polityce, którą dane państwo, tu w tym przypadku Litwa, prowadzi względem Polaków na Litwie. No, należy też podkreślić, że to nie jest, powiedzmy, polityka prowadzona przez państwo. To poszczególni politycy prowadzą to polityka w takim kierunku, która jest nieprzychylna dla nas, bo należy też rozróżnić, że mamy część polityków litewskich, którzy rozumieją, że tak być nie powinno i że takie posunięcia, one psują dobre stosunki i międzypaństwowe, jak też wewnątrz własnego kraju. Ale też ten taki nacjonalizm i nieliczenie się z realnością, ona wciąż jest na miejscu wśród wielu litewskich partii i polityków. Tak więc czasami jest ciężko dla też państwa polskiego, które przecież jest zobowiązane toczyć się o swoje wspólnoty narodowe, jako macierz. Ciężko egzekwować nawet traktat polsko-litewski, to jest dokument i to jest nie do pomyślenia może na Zachodzie, że ktoś podpisuje traktaty, a później nie realizuje. Ale niestety my na Litwie mamy z tym do czynienia. A w ogóle jesteśmy zadowoleni z pomocy państwa polskiego dla naszych działań i wsparcia, które zawsze osiągaliśmy. Oczywiście można dyskutować, czy go zwiększyć, czy w jakim kierunku skierować, ale cieszymy się, że w sprawach polskiej społeczności na Litwie w zasadzie wszyscy w Polsce mówią jednym głosem. Jeszcze we wrześniu została podjęta rezolucja polskiego parlamentu, która mówiła właśnie o obronie polskiej oświaty na Litwie. I nikt nie głosował przeciwko, chyba że tylko trzech posłów od Palikota, pani Grodzka i inni głosowali przeciwko, a 411 było za. To faktycznie była decyzja podjęta w ramach konsensusu. Czyli jednogłośna decyzja, to jest bardzo ważne, kiedy właśnie jednym głosem Polska mówi na nasz temat, bo nasi oponenci starają się podzielić. Na przykład ten sam wspomniany minister, on jeździł do poprzedniego ministra, jeszcze przed 10 laty kilka razy jeździł i to samo mówili, obiecywali, że ta sprawa będzie rozstrzygnięta. Dzisiaj pojechał do nowego ministra. No, ale już pół roku dobrego minęło. Jeszcze nic się nie zmieniło.
Oprócz właśnie mówienia, że ma być lepiej, ma być lepiej. I w takiej sytuacji na pewno sprawą zasadniczą jest mocna pozycja właśnie polskiej społeczności na Litwie. Jej możliwość samoobrony swoich praw. Bo czasami z zagranicy jest ciężko pomóc, bo na pewno te mechanizmy w wielu wypadkach nie działają, kiedy jedna strona po prostu nie respektuje swoich zobowiązań. Ale właśnie silna pozycja polskiej społeczności to jest podstawa, żeby te sprawy rozstrzygać i my w tym kierunku pracujemy. Ale też to rozumieją nasi oponenci. Przez to starają się rozbijać naszą jedność. W zasadzie przed każdymi wyborami są powoływane różne twory polityczne, kontra Związek Polaków, kontra Akcja Wyborcza Polaków. To już stało się tradycją. Każde wybory ma jakąś inną reprezentację, niby to Polskę. Mieliśmy i drugą polską partię, mieliśmy tak zwaną wspólnotę Litwy Wschodniej, mieliśmy różne alianse mniejszości narodowych, które były skierowane przeciwko nam. I nasz wyborca odróżnił ziarno od plew, no, ale takie działania nadal są podejmowane i bardzo ważne byłoby, żeby w tym nie brałyby udział przedstawiciele niektórych ugrupowań w państwie polskim. Ja pamiętam, koniec lat 90. liberalowie wystawili listy na Wileńszczyźnie swoje przeciwko AWPL, a ich wspierać przyjeżdżali politycy Unii Wolności. Były takie sytuacje. Nasza ludność tego oczywiście nie rozumiała. Na szczęście wynik był nijaki dla liberalów, bo po prostu przypadli, nic nie utrzymali. Ale sam fakt udziału tych polityków Unii Wolności, którzy przyjeżdżali na Wileńszczyznę i nie wzmacniali tam Polaków, a wzmacniali liberalów, jest trudno do komentarza nawet. Ale mieliśmy z tym do czynienia, tak więc bardzo ważne, żeby właśnie w naszych sprawach była rozmowa jednym głosem, bo to tylko nas może wzmocnić i nie da możliwości dla naszych oponentów podzielić. Też podzielić w jakim stopniu polskie środowiska polityczne w Polsce, bo są różne środowiska, trzeba też przyznać, i różnie zapatrują się. Są zwolennicy tak zwanej teorii Giedroycia z Paryża, z paryskiej kultury, który mówił wprost, że polskości na Litwie, na Białorusi, na Wileńszczyźnie czy na Ukrainie być nie powinno, bo to rzekomo drażni nowo powstało tam państwo. Ale to oczywiście jest wielkim nonsensem, bo przecież na byłych kresach Rzeczpospolitej, na Wileńszczyźnie, na Białorusi, na Ukrainie dzisiejszej było i nadal jest połowa dorobku dziedzictwa polskiego narodowego. Tam są i były, i wciąż są i polskie kościoły, i klasztory, i polskie zamki. Z tych terenów wywodzili się polscy intelektualiści, pisarze, poeci. Jacek Kraszewski, święty Andrzej Bobola. Tak, i święci, tak. Mamy wielu świętych też wileńskich. Właśnie w Wilnie Chrystus przyszedł do świętej Faustyny. I właśnie w Wilnie narodziło się miłosierdzie kult miłosierdzie Bożego. Czyli to jest miasto bardzo ważne dla całego chrześcijaństwa, ale też dla kultury polskiej. Jeszcze w roku 19 premier Paderewski w ten sposób określał Wilno, Lwów. Mówił, że Warszawa to jest mózgiem Polski, wiadomo, stolica, Kraków jest sercem, jako była stolica, a Wilno, Lwów to są płuca Polski i bez tych części ciała nie może Polska oddychać 100%. W tym była racja, no niestety Zada Altańska doprowadziła do tego, że my żyjemy teraz poza granicami państwa polskiego, chociaż moi rodzice urodzili się w 1935 roku i byli obywatelami polskimi, to jesteśmy obywatelami litewskimi, jesteśmy lojalnymi obywatelami litewskimi, ale też nie możemy zgodzić się na takie traktowanie nas, kiedy jesteśmy karani za to, że używamy swojego własnego języka w życiu publicznym. Ja osobiście jeszcze w roku 80 nie bałam się sprawy polskie podnosić. Moi rodzice pracowali w szkole, ojciec dyrektorem polskiej szkoły, która nigdy nie miała ani klas litewskich, ani rosyjskich. Mama moja jeszcze dzisiaj żyje, ojciec świętej pamięci, była polonistką. I te sprawy wszystkie podnosiliśmy i aktywnie staraliśmy się o polskości mówić. A w roku 80 nawet sprawę mordu katyńskiego podniosłam w szkole polskiej. No i oczywiście to były czasy niewdzięczne tej sprawy. Byłam przesłuchiwany, więc przeżywałam za własnych rodziców, ale na pewno nie baliśmy walczyć o polskość w tych czasach. Tym bardziej dzisiaj nie rozumiemy, dlaczego w XXI wieku w Unii Europejskiej wciąż musimy o te sprawy zabiegać, które musiały być same przez siebie rozwiązane, bo przecież ten sami traktat polsko-litewski bardzo wyraźnie wskazał, jakie prawa my powinniśmy posiadać. Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Dziś naszym gościem jest pan poseł Waldemar Tomaszewski, Polska i Polacy
na Litwie. Numery telefonów do studia, do telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Tak mówiliśmy o tym, że mniejszość Polaków na Litwie może być przykładem, bo nawet gdzieś na stronie ambasady odnalazłem właśnie Związek Polaków na Litwie, instytucje różnego rodzaju, Akcja Wyborcza Polaków, domy, centra kultury, fundacje, Dom Kultury Polskiej, Centrum Kultury Polskiej, Fundacja Kultury Polskiej, Fundacja Samostanowienie, Europejska Fundacja Praw Człowieka. Tego jest bardzo dużo. Ja sobie tylko kilka wynotowałem. Rzeczywiście ta społeczność jest bardzo silna i to też, myślę, buduje i właśnie tą polską kulturę, polską wiarę. Mamy telefon pierwszy, panie pośle. Bardzo proszę. Szczęść Boże, Roman z okolic Warszawy. Prosimy. Mam takie pytanie i problem, zdanie na, chciałbym usłyszeć pana gościa. Chodzi o to, że no ostatnio wokół Polski robi się różne dyskusje w Parlamencie Europejskim. Pan jest akurat posłem do Parlamentu Europejskiego. I czy to nie byłaby metoda, żeby jakby skierować te głupie debaty w Parlamencie Europejskim na te tory właśnie na temat Polaków na Litwie? I jeszcze taka moja dygresja. Myślę, że tutaj w tym wszystkim wokół Polski, wokół środowisk polskich na Ukrainie, na Litwie, wszędzie w świecie to mieszają takie państwa czy środowiska jak Niemcy, Żydzi i inni. No, dziękuję. Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pytanie. Możliwa taka debata w Parlamencie Europejskim. Taka debata jest możliwa. Próbowaliśmy ją zorganizować, nawet zebraliśmy podpisy 40 osób. Do niej nie doszło, ale kilka razy na posiedzeniach plenarnych nasz temat bardzo mocno był akcentowany. Też miałem w imieniu frakcji EKR-u, w której razem zasiadam z posłami PiS-u z Polski, miałem możliwość wystąpić na początku i na końcu litewskiej prezydencji. Występowałem w imieniu frakcji, miałem niemało minut i tę sprawę poruszyłem. Poruszyłem, później też inni posłowie, między innymi posł Piotrowski Mirosław tę sprawę poruszył i był na sali plenarnej zaatakowany przez Witautasa Landsbergisa. Czyli nie można powiedzieć, że tam ten temat nie jest znany. Zresztą też pracowałem w intergrupie, tam te sprawy poruszaliśmy i posłowie też 50 wystosowali list do litewskiego premiera odnośnie polskiego szkolnictwa z 13 krajów, ze wszystkich klubów politycznych. Ale niestety nie ma tego rezultatu. Te sprawy wciąż nie rozstrzygnięte, bo z jednej strony jakby Unia Europejska i ma mechanizmy, ale z jakiejś przyczyny nie stosuje tam, gdzie to jest niezbędne. Mało tego, gdy poruszałem sprawy polskiej mniejszości, w zasadzie jak mówiliśmy, polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie, zostałem na Litwie bardzo mocno zaatakowany i nawet osądzony przez Komisję Etyki litewskiego parlamentu. Oczywiście nie daliśmy za wygraną. Złożyłem petycję do Europarlamentu i po 10-miesięcznych staraniach Parlament Europejski przyjął osobną rezolucję w obronie moich praw jako europosła, bo to w ogóle napawało na jakiś nonsens, że poseł nie może w parlamencie wypowiedzieć to, co myśli, czy jakieś problemy podnosić. I Parlament Europejski przegłosował w zasadzie jednogłośnie, że zostały naruszone moje prawa jako europosła, że nie może żadna komisja etyki wskazywać, co parlamentarzysta ma mówić, a czego nie może mówić. Ale to jeszcze raz ilustruje tą sytuacją, że niełatwo te problemy docierają do szerszego odbiorcy. Chociaż pani prezydent Litwy występowała w tym czasie w Europarlamencie, było wielkie zainteresowanie i ten temat jest znany. Jak ja mówiłem, że na pewno wiele też zależy od naszej pozycji właśnie tutaj na Litwie. Jeżeli będziemy zjednoczeni, jeżeli będziemy mieli społeczność polską skonsolidowaną i mocno, na pewno też
inni będą musieli przysłuchać się do naszych problemów i je rozwiązywać. No ale niestety jest tak, jak jest, że Parlament Europejski debatę zorganizował odnośnie suwerennej decyzji polskiego rządu, co oczywiście było bardzo źle spotkane w naszym klubie. I w ogóle ta debata raczej przyniosła więcej korzyści dla polskiego rządu, bo wielu posłów nie wiedziało o tej sytuacji. Po tej debacie, po dobrym wystąpieniu premier Beaty Szydło, bardzo wielu neutralnych, tak powiedzmy, posłów mówiło wprost, że dla nas wszystko jasne, że to bezpodstawne czepianie się jednego z krajów członkowskich. Dziękuję. Prosimy, telewizja Trwam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z Kajnówki, Bolesław. Prosimy. Proszę księdza, ja chciałem zadać pytanie dla pana Tomaszewskiego takie. Będąc na Litwie z żoną, w restauracjach próbowali do nas Litwini po litewsku się odnosić. Jak podniosłem głos i powiedziałem, dlaczego po polsku nie rozmawiacie, czy żeście zapomnieli, to niektórzy zaczynali po polsku. I obsługiwali nas bardzo chętnie i dobrze. A takie pytanie mam. Czy Rosjanie, którzy mieszkają, czy też nie mogą pisać swojego nazwiska po rusku? Czy znaczy w języku swoim, rodzimym? Bo oni Polakom zabraniają. Nakazują te zmiany nazwiska, te końcówki, astas, tamte inne. No. Czy z Rosjanami też tak jest, czy oni ich nie zaczepiają? To tyle, dziękuję. Dziękuję panie Bolesławie za pytanie, za pana głos. Szczęść Boże panu. To znaczy mniejszość rosyjska jest bardzo nieliczna na Litwie. Stanowi tylko około 5% składu obywateli naszego kraju. Mniejszość rosyjska jest liczna w Estonii, w Łotwie tam około 30%. Szczególnie w miastach sporo ich mieszka. Odnośnie napisania nazwisk, na razie nikt nie może pisać nazwiska według oryginalnego brzmienia i pisowni, bo takiej nie ma ustawy. Z końcówkami jakby ostatnio udało się załatwić tą sprawę, że jeżeli jest życzenie, tej końcówki może nie być. Ale trudno też respektować właśnie taki zapis, bo nawet na podstawie własnego syna dobrze wiem. W 1999 roku urodził się mój młodszy syn, nareszcie mu imię Paweł. I po prostu żona poszła go rejestrować i było wpisane Paweł Tomaszewski. Żona mówi, jak to tak wpisaliście? Przecież ja jestem Tomaszewska, a może Tomaszewski. To nie może być to jakiś as czy us. A pani mówi, no dobrze, jeżeli wy nie chcecie, to wtedy piszcie podanie, żeby te końcówki skreślić. No i oczywiście rozumiemy, że w takiej sytuacji daleko nie każdy, a może nawet mniejszość będzie o to odbiegała, bo po prostu niektórzy boją się tych urzędów naszych, boją się jakichś restrykcji, a niektórzy po prostu no, mają też problemy codzienne i niecodziennie mogą nawet wyjechać do tego urzędu. Czyli tutaj jakby to prawo jest, ale czasami ciężko go respektować. My myślimy, że musiało być odwrotnie. Odnośnie pisania liter, to są już większe problemy, bo po prostu to nie jest w ogóle respektowane. Czyli nie możemy napisać tak nazwiska, jak ona jest napisana w języku polskim. Ja wszędzie jestem nazywany w Europarlamencie Tomaszewski. No bo u nas S jest S z ptaszką, takie czeskie powiedzmy. Tomaszewski jest tam w zasadzie i to ja myślę, że nie jest dobre, bo nazwisko to jest własność każdego człowieka. Nazwisko otrzymaliśmy imię od swych rodziców i nikt, żaden urzędnik nie może te sprawy wtrącać, a niestety z tym mamy do czynienia u nas na Litwie wciąż. Dziękuję. Prosimy, telewizja Trwam. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Arkadiusz z Warszawy. Prosimy. Mam pytanie do pana posła dotyczące nowelizacji ustawy o karcie Polaka, która w tej chwili jest procedowana w polskim parlamencie. Jakie jest zdanie pana osobiście i Polaków na Litwie odnośnie tej propozycji, którą, przepraszam, Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili proponuje. Pojawiły się bowiem głosy, że jest to projekt, który zmierza do, no mówiąc wprost, depolonizacji kresów polskich dawnych, to znaczy będzie stanowił zachętę, mówiąc wprost, finansowo do tego, żeby Polacy i z Litwy, i z Białorusi, i z Ukrainy
wyjeżdżali i przyjeżdżali na ziemię obecnego państwa polskiego. I no, byłbym ciekawy, jakie jest zdanie pana posła na ten temat. Szczęść Boże. Dziękuję panie Arkadiuszu, szczęść Boże. Dziękuję za to pytanie. Ja podzielam te obawy, które tu zostały wypowiedziane, że ta nowelizacja może doprowadzić właśnie do odpolszczenia Kresów, do takiej swoistej ewakuacji Polaków z byłych polskich Kresów, co byłoby nonsensem, bo już mówiliśmy o tym dzisiaj, że tam mamy polskie zabytki, polskie groby w końcu. Ktoś musi tego doglądać, a kto nie jak Polak zrobi to najlepiej. Ja myślę, że tutaj byłaby potrzebna szersza dyskusja. Ta ustawa została przyjęta w sposób dosyć szybki. I ja myślę, że na pewno dzisiaj jest potrzeba nowelizacji tej ustawy. Bo ona mówi o tym, że po roku posiadania karty Polaka już można otrzymać obywatelstwo. No. I w praktyce to może oznaczać, że część Polaków też na Litwie straci litewskie obywatelstwo, bo nas nikt nie toleruje podwójnego obywatelstwa. Czyli będą bez litewskiego obywatelstwa, albo wyjadą do Polski, co nas osłabi, albo też będą nie mieli prawa głosu u nas na Litwie w wyborach, co również nas osłabi. Ja myślę, to nie było celem właśnie Komisji Sejmowej do spraw Polaków za granicą i Polonii, nie było celem, żeby to nastąpiło. Przez to środowiska kresowe ostatnio też krytycznie wypowiedziały się na ten temat. Ja myślę, że tak ważne posunięcie trzeba rozpatrywać w głębszej analizy i perspektywie. Nawet są takie głosy, że to wpisuje się właśnie w tą teorię Giedroycia, które mówią o tym, że Polaków nie powinno być na byłych terenach polskich, po prostu, ażeby nie drażnić tam miejscową władzę. Ale to byłaby wielka krzywda i strata. I jak nasz największy wieszcz Adam Mickiewicz pisał w Dziadach, że jeżeli my zapomnimy o nich, to Ty, Panie Boże, na niebie zapomnij o nas. Nie możemy my, mając tyle pokoleń, taki dorobek Polaków na Kresach, tak łatwo z tego rezygnować, tym bardziej, że żyjemy już w innych czasach, przecież nie mamy jakiegoś totalitaryzmu, mamy możliwości demokratycznego udziału w życiu społeczno-politycznym, mamy możliwość wzmacniać te społeczności. Zresztą to było robione za ostatnie lata, powstały i domy polskie, i Polacy zorganizowali się, mają polskie organizacje, tym bardziej teraz tak ewakuować Polaków i tych najbardziej aktywnych należy znaczyć, bo na pewno będą przyjmowali obywatelstwo ci, którzy są najbardziej aktywni, to byłoby taką niedźwiedzią przysługą dla sprawy Kresu, dla sprawy polskości. Właśnie pytanie, jaka będzie ta polityka, bo może być tak, że próbować zniemczyć Polaków w Niemczech, uczynić Litwinami też tych, którzy żyją w granicach dzisiejszej Litwy Polaków. No i ta karta Polaka też 8 lat ma. Pytanie, jakie to doświadczenia, bo wiem, że na przykład na Białorusi, jeżeli ktoś ma kartę Polaka, to trochę gorzej jest traktowany, trudniej mu jest coś i w pracy, więc to czy to też nie jest politycznie tak odbierane, no, że weź się wyprowadź w końcu jako Polak, jeżeli chcesz być Polakiem z Białorusi, nie wiem, jak na Litwie, do Polski, tam może będzie ci łatwiej, ale jak pan mówi, no to nas osłabi i to uczyni, że będziemy mniejszością, a nie tak jak na przykład jest na Litwie, że większością. Tak, podobnie było i u nas. I sam osobiście kartę Polaka otrzymałem jako jeden z pierwszych, ale w roku 2008, gdy byłem wybrany do Parlamentu Litewskiego, zresztą podobnie i Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków i też posiadacz karty Polaka, byliśmy po prostu atakowani przez litewskie urzędy i przez litewskich polityków. Była szykowana rezolucja, że musimy oddać mandaty litewskich posłów przez to, że mamy kartę Polaka. I w ten czas w jednym z debat w litewskim parlamencie wprost powiedziałem, jeżeli będę miał wybór oddania mandatu posła litewskiego i karty Polaka, ja oddam mandat litewski, posła litewskiego, jeżeli to dla kogoś jest bardzo potrzebne. Ale ta sytuacja również też wyszczególniła sytuacją nie najlepszą też respektowania praw polskiej mniejszości. Bo ten czas też staraliśmy się reagować na ten temat. I jakoś dziwnym trafem rzeczy nie mieliśmy zbyt wielu obrońców, nawet wśród tych, którzy byli autorami
ustawy o karcie Polaka. Tak więc mamy z tym takie też negatywne wspomnienia i myślę, że tutaj też potrzebna bardziej szerokiej dyskusji na ten temat i podjęcie decyzji długofalowych, a nie takie, gdy myślimy w dniu dzisiaj. Dzisiaj zrobimy to, część Polaków wyjedzie, usłabimy to polskość, a potem zaczniemy myśleć, jak ją wzmocnić. To byłoby wielką szkodą dla polskiej sprawy i w ogóle dla sprawy tej ludności. My jeszcze pamiętamy tą zwaną repatriację Gomułkowską, Gomułki w 1958 roku. Ten Gomułka ściągnął z Wielkopolski 200 tysięcy Polaków. I to była bardzo negatywna decyzja, bo wiadomo, wyjechali na bardziej świadomi, osłabiło się szkolnictwo polskie, w wielu rejonach, to właśnie w tych latach 60. szkoły polskie zostały pozamykane i nic z tego dobrego nie wyszło. Uważamy, że na tych terenach, gdzie żyjemy od dziada, pradziada, gdzie są etniczne tereny polskie od pokoleń, musimy tam Polskę wzmacniać poprzez wsparcie organizacyjne, czasami też finansowe, budowanie domów polskich. Też wsparcie duszpasterstwa, a nie robienie takich decyzji, które przyczyniają się do osłabienia naszego stanu posiadania i w ogóle osłabienia polskości na tych terenach i osłabienia w końcu historycznej rzeczywistości, prawdy. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, ja oczekuję. Tak, jesteśmy już, jesteśmy na antenie, proszę nam się przedstawić. Zygmunt Gruchowski z Warszawy. No, jestem Krysowiakiem i telewizem trwam. A Kresy są bardzo mi zbliżone, ponieważ prowadzę Stowarzyszenie Instytut Kresów Rzeczypospolitej. I często poruszamy te problemy. W związku z powyższym chciałem po prostu porozmawiać na ten temat. Jest to możliwe. Czekamy na pana głos, panie Zygmuncie, na antenie Telewizji Trwam. Ja dla pana Zygmunta mogę powiedzieć tylko kilka zdań. Odnośnie Instytutu i Kresów. To była dawna inicjatywa, żeby powstałoby jakaś instytucja w Polsce, coś podobnego, Instytut Kresów. Zresztą mamy dobry bardzo przykład powołania Muzeum Powstania Warszawskiego. To zrobił w świętej pamięci jeszcze prezydent wtedy Warszawy i Rzeczpospolitej Lech Kaczyński. I na pewno tak ważna sprawa dla Polski i polskości jako Kresy powinny mieć taką instytucję. Na Kresach mieszkało przed I wojną światową 6 milionów Polaków. Obecnie ich pozostało mniej jak 1 milion. No. Czyli dla tak wielkiej grupy osób na pewno podobna instytucja powinna powstać i to byłaby o wiele robota lepsza niż teraz właśnie taka nowelizacja karty Polaka, która te kresy osłabiają. Ja już nie mówię, że w Niemczech wszystkie te instytuty byłych ziem mają wsparcie rządowe i to są chyba nie milionowe, chyba miliardowe mają budżety, bo bardzo mocno dba się właśnie o swoje dziedzictwo. Niemcy na określonych terenach Rzeczpospolitej zamieszkiwali przez stulecia też i mieli to swój dorobek i swoje dziedzictwo. Podobnie my Polacy, przecież przed wojną Kresy stanowiły połowę polskiego terytorium. Ja już nie mówię o tych takich Kresach dawnych, jak Podolia czy Mogilewszczyzna, czy tereny około Kijowa. Przecież na tych terenach wciąż są świątynie i inne obiekty budowane przez Polaków. Dziękuję. Panie Zygmuncie, teraz pana głos, jeżeli pan jest z nami. Bardzo. Tak, prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam telewizorów Trwam i pana posła. Ja jestem też krosowianinem z Wilna i mój ojciec też pracował w Szerokomlówce w 19 szkole średniej. Prowadzę Stowarzyszenie Instytut Kresów Rzeczypospolitej. Chciałbym państwu powiedzieć jedną taką rzecz, że sytuacja Polaków bardzo się pogorszyła praktycznie od 90 roku. Dlaczego? Dlatego, że nawet do 90 roku, chociaż my krytykujemy ten okres rusynizacji, tym niemniej Rosjanie o tą oświatę polską trochę walczyli. Ponieważ, jak dzisiaj pamiętam, zamykali naszą 19 szkołę średnią, którą zamknęli i przerzucili nas do litewskiej szkoły na drugą zmianą. Tym niemniej Komitet Dziecielski pojechał do Moskwy. Przyjechała delegacja z Moskwy
zapytała, dlaczego zamknęliście polską szkołę. Różne były przyczyny i powiedzieli, dlaczego budujecie na Kalwaryjskiej nową szkołę litewską, a w każdej dzielnicy powinna być polska szkoła, ponieważ jednak zamieszkiwało wtedy ponad 100 tysięcy mieszkańców Polaków w Wilnie. No i tą szkołę litewską przekazano Polakom, która po dzień dzisiejszy jest i nazwano ją naturalnie Serekumlówka. To jedna sprawa. Druga sprawa, wydaje mi się, że my od 90 roku bardzo mało opiekujemy się, interesujemy się problemami Polaków na Kresach. Ja przytaczę przykład. Ja działałem i działam w wielu Kresach, jak zaznaczyłem, działam w tym instytucie i za pana Komorowskiego czasów starałem się o rozmowy z panem prezydentem. No, do rozmowy z panem prezydentem nie doszło w imieniu Kresów, ale rozmawiałem z jednym z ministrów i przekazałem wszystkie problemy, jakie są, nie tylko zresztą, jakie są problemy na Litwie, ale także i na Ukrainie, albowiem pracowałem konsulem na Ukrainie, naszym polskim. I muszę powiedzieć, byli bardzo zaskoczeni, że są takie problemy w oświacie, w kulturze, w języku i tak dalej, i tak dalej. Teraz mianowicie też my napisaliśmy pismo do pana prezydenta, naszego prezydenta Andrzeja Dudy o spotkanie. Pisma zostały skierowane jak przez Instytut Kresowy, tak i przez prezesa Stowarzyszenia Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. No i ja tutaj w imieniu Ziemi Wileńskiej miałem rozmawiać. I powiem szczerze, oczekuję na to spotkanie praktycznie od września miesiąca. I niestety do tego spotkania nie może się dojść. Chcieliśmy poruszyć bardzo dużo problemów, ponieważ nie tylko są problemy na Litwie, ale też są problemy, bardzo dużo problemów i na Ukrainie, na Białorusi. I wydaje mi się, że jeżeli nawet ciało powstało jak wydział polonijny działający przy kancelarii prezydenta, to wydaje mi się, że powinna być osoba, która też by zajmowała się sprawami kresowymi. Powinno funkcjonować takie ciało. Dlaczego? Dlatego, że ja zdaję sobie sprawę, że to jest sprawa bardzo delikatna. Bardzo istotne są stosunki nasze sąsiadujące między Polakami a Litwinami, między Polakami a Ukraińcami. Nie my powinniśmy też pamiętać o tych naszych Polakach, którzy pozostali po tamtej granicy. A przecież kresowiacy, powiedzmy szczerze, to są więksi patrioci i bardziej kochają swoją ojczyznę. I wszystkie nawet te wojny, które się zaczynały z Polską, rozpoczynały się na granicy z Polską. I nasza ta historia Kresów jest bardzo istotna i ważna, ponieważ my dzisiaj jesteśmy dumni i szczycimy się z tych zamków, Broda, w Chocimie, w Kamieńcu Podolskim, w Trokach i tak dalej, i tak dalej. Ale zapominamy i nie chcemy się wtrącać w problemy kresowiaków, którzy mają niestety bardzo wielkie problemy. I tutaj ja po prostu, mając okazję dzisiaj, przemawiając tutaj do telewizji, poprosić o pana prezydenta, żeby jednak się spotkał. Musimy omówić te problemy. Musimy stworzyć muzeum kresowy. Przecież mamy w Polsce ponad 250 muzeów, a nie mamy muzeum kresowego. Jeszcze dzisiaj my możemy pozbierać wszystkie pamiątki, jakie są w Polsce, jakie są na Kresach. Stworzyć dla naszej młodzieży, dla naszego pokolenia przyszłego, żeby mogli przyjść i zobaczyć, że była ta druga Rzeczpospolita, że były te tereny niegdyś należały do Polski, że tam mianowicie tworzyła się kultura, bo my ciągle mówimy o Kresach, o kulturze. My wspominamy Mickiewicza, Słowackiego, my wspominamy Kraszewskiego, Fredry, Zapolski. Wspominamy wielkie arcydzieła, które zostały napisane, ale bardzo mało miejsca poświęcamy tym terenom i tym bardzo wybitnym ludziom i tym naszym rodakom, którzy pozostali na tamtej, po tamtej części granicy. Dziękuję uprzejmie. Panie Zygmuncie, bardzo dziękuję. Może i my się też do czegoś przydamy, żeby pomóc w tej sprawie, ale ten głos, no to też
myślę, bardzo, bardzo ważne. Dziękujemy dla pana Zygmuncie. Dziękuję, panie Zygmuncie. Szczęść Boże panu. Panie pośle, konkretny głos, konkretni też ludzie, bo to przecież instytucja, tak za panem Zygmuntem też stoi. Ta inicjatywa, chociażby muzeum, tak. To są bardzo wielcy ludzie, bo nie mają w zasadzie żadnego, albo czasami bardzo małe wsparcie oficjalnych instytucji państwa polskiego. Przeprowadzają ogromną robotę. I ja myślę, że właśnie dla państwa polskiego z racji na wagę Kresów i w ogóle Polonii stać na zrobienie nie tylko jakiegoś muzeum, ale całej instytucji Kresów, jak mówiliśmy, to jest prawie połowa polskiego dziedzictwa narodowego i na pewno to nie powinno być zapomniane. Więcej tego powiem, że młodsze pokolenie wie o tym coraz mniej, bo niestety w podręcznikach na ten temat pisze się albo bardzo mało, albo wręcz przemilcza się historię Kresów. Jest paradoksalne, że nawet w czasach PRL-owskich, przecież nie byliśmy zwolennikami tych czasów, na własnym przykładzie stawialiśmy tę sprawę polskości i polskiej historii w tych czasach, ale te podręczniki były bardziej patriotyczne. Mam przecież w Polsce rodzinę i czasami tam patrzyłem te książki dzisiejsze do historii. Tam prawie nic nie mówi się o polskości Lwowa, który był w granicach państwa polskiego od XIV wieku, które Polacy w zasadzie to miasto zbudowali, tworzyli, przed wojną zamieszkało prawie 70% Polaków. Nie mówi się też o Wilnie, w którym przed wojną też mieszkało około 70% Polaków. O pierwszym uniwersytecie, drugim uniwersytecie polskim, właśnie pokrakowskim, wileńskim. I na pewno to jest naganne, bo jeżeli młode pokolenie nie będzie o tym wiedziało, to pójdzie w niezapomnienie. Wiadomo, ludzie aktywnie tu działają społecznie w jakichś organizacjach, mają tą wiedzę, ale te organizacje nie obejmują całej polskiej młodzieży, a tylko jakiś niewielki procent. Ważne, żeby już właśnie na podstawie szkolnej w podręcznikach byłoby więcej mówiono o znaczeniu Kresów, o historii Kresów, o patriotyzmie i polskości tych ziem. Zresztą z jakim dziwnym trafem rzeczy, nawet z lektur obowiązkowych ze szkół, zniknęła i trylogia Sienkiewicza, inne utwory patriotyczne. Ja myślę, to się dzieje z wielką szkodą dla polskiej młodzieży, w ogóle dla polskości. Tutaj powinny nastąpić zmiany i mam taką głęboką nadzieję, a nawet przekonanie, że właśnie nowa opcja polityczna do takich zmian doprowadzi. No, wydaje się też, że wszyscy powinniśmy być bardziej zdeterminowani, tak? Bo to przecież nie jest nam obce, tylko to też stanowi o naszej kulturze, ta nasza wrażliwość na problemy, które też przedstawiamy. Proszę bardzo, telewizja Trwam. A czy jestem na linii? Tak, jest pan na linii. Pana imię? Moje imię Wincenty. Skąd pan telefonuje? Ja telefonuję z Dolnego Śląska. Prosimy bardzo o głos. Więc ja chciałbym też powiedzieć o swoim rodowodzie, mianowicie przodkowie moi jeszcze w XIV wieku wyruszyli na Litwę i kości ich są rozsiane w powiecie szaulajskim, kielmieńskim i na Wileńszczyźnie. I z ogromnym wzruszeniem chciałbym pozdrowić przede wszystkim ojca prowadzącego. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Chciałem panu europosłowi Tomaszewskiemu zadać jedno pytanie wobec tego, że dzisiaj prezentował tutaj nam swoją bezradność w wystąpieniu na parlamencie Europejskim odnośnie polskich spraw. Czy nie skorzystał i nie wspominał o tym, że mamy tam liczne grono eurodeputowanych polskich? Dlaczego nie synchronizował swojego wystąpienia na przykład z europosłem wspaniałym, znanym mi z Lublina i bardzo cenionym u nas w Polsce Piotrowskim? Dlaczego nie współpracował z innymi polskimi europarlamentarzystami celem nagłośnienia spraw naszej mniejszości polskiej na Litwie? Ta indolencja jest dla mnie przerażająca, panie Tomaszewski. W związku z tym wydaje mi się, że pańska obecność w europarlamencie jest raczej tylko fasadowa. Ja bardzo pana przepraszam, ale muszę powiedzieć to, odnoszę wrażenie, że pan żongluje tematem,
że pan nie mówi całej prawdy. A niestety, jeżeli chodzi o nabrzmiałe stosunki polsko-litewskie, nie będę tu mówił o swoich kłopotach, kiedy złożyłem wniosek reprywatyzacyjny dotyczący dużego obszaru ziemi, który mi się należy po moich dziadkach, który złożyłem zaraz bezpośrednio po tym, jak Litwa uzyskała niepodległość. Nie będę o tym mówił w swoich żalach, żeby tutaj nie mówić, ale te wszystkie sprawy zostały majątkowe zablokowane. I ja scedowałem to na pozostałych moich krewnych, licznie rozsianych, powtarzam, po całej Litwie. I okazuje się, że również moje scedowanie tych moich pretensji na moją rodzinę, na moją kuzynkę też nie zaskutkowało. Więc wydaje mi się, że mogę tutaj głosem pełnym oburzenia powiedzieć, że pańska obecność wydaje mi się wysoce fasadowa. Przepraszam za ten emocjonalny ton, ale tyle miałem do powiedzenia. Dziękuję. Panie Wincenty, dziękuję, panie pośle. Dziękuję dla pana Wincentego za troskę o nasze wspólne sprawy. Tak, jak najbardziej polscy posłowie w Europarlamencie, szczególnie ci z PiS-u, ale nie tylko, jak też poseł Kalinowski z PSL-u, wspomniany tutaj przeze mnie przedtem poseł Piotrowski, bardzo często te sprawy podnoszą. Zresztą też bywają prawie na każdym posiedzeniu intergrupy, które zajmują się mniejszościami narodowymi. Jak mówiłem, też mają przez to określone nieprzyjemności, bo poseł Landsbergis z posła Piotrowskiego zaatakował nawet klamliwie na posiedzeniu plenarnym. I na pewno jest jeszcze bardzo wiele innych inicjatyw, które są prowadzone zarówno przez posłów polskich, jak i innych. Wspomniana przeze mnie petycja, list do premiera Butkiewiczusa podpisało około 60 posłów z 13 krajów. Z Polski oczywiście, z Litwy, ale też z innych 11 krajów, czyli w zasadzie z połowy, dobrej połowy krajów unijnych. No, zgadzam się, niestety na dzień dzisiejszy te problemy są nierozstrzygnięte, bo tutaj jest i bardzo wyraźny brak dobrej woli z tego podmiotu, który powinien te sprawy rozstrzygać, ale też jest małe zainteresowanie, powiedzmy, struktur unijnych, które niestety nie są skuteczne w tym temacie. Tak więc tym bardziej jest ważne wzmocnienie polskiej społeczności tam na miejscu, żeby ona miała tą siłę samoobrony, swoje prawa respektować, bo chyba nie oszukujmy się, nie będzie tak, że dobry wujaszek z Unii Europejskiej powie, róbcie tak czy inaczej. Bo nasi oponenci są przebiegli, są dwulicowi i powiedzą, że my wszystko zrobiliśmy, ale oczywiście nic nie zrobił i historia zatacza określone czyli koło. Czyli nie jest tak, że pan nie wykorzystuje tych możliwości, które no oczywiście które wykorzystujemy są możliwości różne, przez to na pewno byliśmy w jakiś sposób atakowanie przez tą wspomnianą Komisję Etyki Państwa Litewskiego. Miałem 3 sądy, żeby udowodnić, że ja mam prawo te sprawy podnoszenia. Nie mówię o tym, że jaki skutek podnoszenia tych spraw, ale na pewno kropla drąży skalę i sam fakt, że polska społeczność potrafiła zorganizować się i wyłonić swych reprezentantów na różnych szczeblach władzy, na pewno ją bardzo wzmacnia, chociaż początek, tutaj jeden ze słuchaczy bardzo wyraźnie z widzów mówił, był niełatwy, bo jeszcze w roku 90, kiedy właśnie popieraliśmy niepodległość litewską, niektórzy politycy tutaj w kraju mieli i takie przemówienia, jako dyplomata Kościoła Zorbas, przynajmniej wspomniany, który jeszcze dzisiaj czasami w telewizji występuje, on powiedział rzeczy wręcz nie do pomyślenia. Powiedział w ten sposób, że możemy, no chyba nie miał prawa w imieniu Polski mówić, ale w jakim stopniu mówił, możemy poświęcić 300-tysięczną polską społeczność na Litwie, na Wileńszczyźnie, w imię dobrych stosunków z sojuszem. No, czyli to jest bardzo naganne podejście, ale on ilustruje właśnie tą teorię, ten kierunek giedroyciowski, który mówi, że należy wszystko zrobić, ażeby polskość na tych terenach nie wzmacniała się, ażeby zanikła w imię jakichś, powiedzmy, celów nieokreślonych, geopolitycznych lub innych. Ale to mnie przypomina właśnie tą Jaltę, o której mówiłem i jeszcze raz zacytuję Mickiewicza, że jeżeli my zapomnimy o nich, to niech, Panie Boże, na niebie zapomni o nas. I właśnie w takich kategoriach musimy rozmawiać i rozmawiamy. I cieszymy się, że coraz więcej jest przedstawicieli też struktury władzy państwa polskiego,
którzy to rozumieją. Chociaż też wiemy, że jest bardzo wielka określona poprawność polityczna, która mówi o tym, no, że jeżeli jest jakaś teoria Giedroycia, to należy jej nie sprzeciwiać się. Ja myślę, że właśnie takim papierem lukmusowym też dla zwycięskiej opcji politycznej w Polsce będzie ustosunkowanie się właśnie do tej teorii. Bo wszyscy dzisiaj jesteśmy zakładnikami tego, że nie jesteśmy ważni w jakiejś perspektywie. Ja rozumiem, że my nie stanowimy jakiejś większej społeczności, 200-300 tysięcy, że czasami polityka polska ma jakieś cele ważniejsze. Ale to nie dla nas, Polaków, bo zawsze byliśmy narodem honoru, zawsze stawialiśmy na wartości, a nie jakieś, powiedzmy, osobiste korzyści czy wyrachowania. To raczej więcej przypomina naszych sojuszników, którzy mówili kiedyś, że nie będziemy umierali za Gdańsk, czyli którzy nas też w jakim stopniu sprzedali w Jalcie i w Teheranie. I jestem wymownym faktem też w mojej rodzinie. Mój stryjek, ojca rodzony brat Adam, brał udział w wyzwoleniu Wilna jako akowiec, jako 19-letni wstąpił do OK, dwa lata walczył. Później wyzwolili Wilno, później zostali aresztowani, rozbrojeni przez Sowietów. Odmówili złożenie przysięgi do wojska Berlinga. Принципиально відмовили зложення тієї присяги, і часто зостали вивезені до Калуги, до лагерів. І два роки там сиділи, 30% хіба змарло, і в 1946 році не дозволено їм вручити до Вільна, тільки на Бжесті, і він осяд коло Вроцлава, коло Ковар. Моя бабця святої пам'яті поїхала до нього тільки в 1956 році по тій удвіжі. Але, коли мій стрик брав уділ в визволенні Вільна, він не відео, що ми, як поляці, вже перед півроку, więcej przed pół roku, w listopadzie 1943 roku, jako kresowiacy przede wszystkim, byliśmy sprzedani przez naszych sojuszników w Teheranie. Tak więc dzisiaj my też staramy się analizować tą sytuację, żeby ona się nie powtórzyła i też otwierać oczy dla polskich polityków, że dla Polaków przede wszystkim jest ważny honor, a nie jakieś wyrachowanie i jakieś korzyści namacalne może z tej nowelizacji karty Polaka, że ściągnie się część bliskich kulturowo Polaków do Polski, w tym wzmocni się może demograficznie kraj. Ale chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te wielkie ofiary, które były złożone na stosie polskości, obrony rubieży Rzeczpospolitej, nie byłyby zmarnowane, żeby pamięć o tych, którzy walczyli o polskość, nie byłyby zapomniane. Dziękuję. Może jeszcze jeden głos, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Teresa z Katowic. Pani Tereniu, mamy minutę. Tak, tylko się chciałam zapytać, co my jako Polacy, zwłaszcza potomkowie kresowian, możemy zrobić w tej chwili dla ratowania zabytków, głównie cmentarzy na Litwie i zabytków typu kościoły lub jakieś inne pomniki, coś w tym rodzaju. Co my jako Polacy pozostali po kresowiakach możemy teraz, tu i teraz coś dla was zrobić. Dziękujemy bardzo. Cześć, pani Tereso. Pani pośle, mamy minutę. Oczywiście, to jest sprawa bardzo skomplikowana i wymaga sporo finansów. Tego nie da się zrobić w ciągu roku czy dwóch, ale na pewno sprawą zasadniczą, o której już mówiłem kilka razy, jest wzmocnienie tam miejscowych polskich społeczności. Nie osłabianie, a wzmocnienie, które by troszczyli się właśnie o te zabytki, o te groby i którzy pracowaliby tam na miejscu. Bo można pomóc oczywiście z Polski, ale jeżeli nie będzie tego pośrednika, przez którego można te sprawy rozstrzygać, na pewno będzie o wiele trudniej to zrobić, bo często też mamy niestety do czynienia z też dewaskacją polskich pomników i polskich cmentarzy. Czyli my na miejscu musimy mieć własną strukturę, własne organizacje, które by o to troszczyli się. Oczywiście państwo polskie ma niemało projektów do odbudowy tych pomników, tego dziedzictwa. To jest czynione i żywimy nadzieję, że w miarę upływu czasu będzie coraz więcej też na to funduszu. Zresztą jak byliśmy w mieście Wilnie w koalicji rządzącej, to udało się nam też z budżetu stolicy na cmentarz Rosa wydzielić 500 000 zł. To było niemałe wsparcie i zostało też zrekonstruowane niemało pomników. Panie pośle, panie przewodniczący, bardzo dziękuję za rozmowę z naszymi widzami. Dziękuję za przybycie do studia i podjęcie też tematu Polska i Polacy na Litwie. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję też państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.